Siemanko, w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się crafterem, u którego padło podejrzenie na wytarty wałek rozrządu. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałem wam serdecznie podziękować. Jest nas już 102 osoby. 102 osoby, które subskrybują kanał. I dla mnie jest to kolejny mały kroczek do tego celu, do którego dążę, tak? Żeby ten kanał był duży. Ja nie potrzebuję mieć 1000 odsłon czy 1500 odsłon w jeden dzień. Chciałbym do tego dążyć, ale to nie musi być od razu, tak? Także ja jestem bardzo, bardzo zadowolony z tej setki, która jest, i z tej oglądalności, którą mam. Także na wstępie bardzo wielkie dzięki za to. Ten materiał, który dodaję, jest jak najbardziej... Chcę, żeby był jak najbardziej merytoryczny. I stąd uważam, że jesteście wy, tak? Taka publika, jaką bym chciał, czyli ludzie, którzy chcą merytorycznej wiedzy. Próbowałem z daily vlogami takimi odnośnie mechaniki. Nie przyjęło się to. Widzę, że te filmy mają słabszą oglądalność, także uważam, że wstawię rzadziej, a konkretniejszy materiał niż codziennie coś, bo no, kiedyś wam to pokażę, tak? Będzie już warsztat, będziemy mieli chwilę, to wam pokażę, że te filmy, które dodawałem codziennie, nie mają takiej oglądalności i takiego zainteresowania, jak te materiały, które się ukazują rzadziej, a jakoś tak trochę bardziej merytoryczne są. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie po tym, co wy klikacie, co wy chcecie oglądnąć, tak? No to tyle słowem wstępu. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję. To samo powiem dzisiaj, co powiedziałem tydzień temu. Jestem z was niezmiernie dumny. I jestem dumny z tego, że jest nas już 100 osób, tak? Bo jak to przełożycie na życie, no to 100 osób, no to jest dobra... Dobry rok, że tak powiem, na uczelni, tak? Żeby na jakimś tam wykładzie było 100 osób. Także jeszcze raz wielkie dzięki. I bierzemy się za robotę, tak? Tutaj, żeby dostać się do tego wałka, musimy pościągać osprzęt. Będzie pasek rozrządu zmieniany, więc zapewne... Pas przedni też ściągniemy, tak zwanego ryjka całego. No i będziemy działać, tak? We'll be right back.
No i mamy pas przedni rozebrany. Jak się przyjrzycie, pan mówił, że rozrząd ma 29 tysięcy. No sądząc po tych zapyleniach tutaj, śmiem twierdzić, że albo ktoś oszukał, albo coś tu się dzieje. Z dwóch jedno, bo tak słabo to na 29 tysięcy wygląda. Łożysko od wiska do wymiany. Pasek będziemy zaraz ściągać. Koło pasowe jest świeże. No i co? No i zaraz zobaczymy, skąd tu tyle pyłków różnego rodzaju. Bym się chciał dostać gdzieś, zobaczyć. Pompa wody 2016 rok. To będziemy patrzeć dalej. Dobra, trochę porozbieram i do was wrócę, bo pada mi bateria w kamerze przez tego timelapsa. Niestety GoPro jest fajne, ale już to mówiłem, na którymś z materiałów baterię ma strasznie mało pojemną, o tak. Także zaraz sobie zorganizuję jakiś prąd tutaj i podładuję baterię, a później to będziemy niestety, ale na kablu resztę nagrywać. No i ja już jestem po rozmowie z właścicielem. Zdjąłem koło pasowe i oczom mym ukazuje się taki oto widok. Teraz sobie zdejmiemy rozrząd, czyli pasek, i zobaczymy, co tu się nadziało na tym klinie, bo mam poważne obawy. No i mamy poniedziałek. Rozrząd rozebrałem, a tu jest winowajca. Zerwany klin na kole. W sobotę po rozmowie z klientem, klient poprosił, żebym przestał robić do czasu, aż nie załatwi części. Załatwiłem dzisiaj na szybko, tylko o 15 w sumie przyszły części, także odebrałem to koło. Teraz tylko pasek ściągnąłem i no i nagrywam wam, co się dzieje dalej, tak? Tyle, biorę nowe koło i mierzymy. Mamy nowe koło. Zobaczymy, czy ono jest takie samo. Koła, jak nie jesteście pewni, to sobie sprawdzajcie, tak przykładając jedno do drugie. Szerokość zęba musi być ta sama, wysokość zęba musi być tak sama i oczywiście średnica koła. I wygląda, że to clean wygląda, że jest tej samej szerokości. Idziemy, spróbujemy włożyć to koło, zobaczymy. No będzie. Jedyne, czym to się różni, to tu jest klin płaski, podcięty. Nie wiem, czy to będzie widać, a wał jest półokrągły. Ale koło było po numerze win dobierane, także uważam, że to będzie żyć bez problemu. Dobra, montuję kamerę na górze, składam rozrząd i... Aha, i pokażę wam, jak wymienić to łożysko, bo okazuje się, że to przychodzi w dwóch elementach, tak? Ja myślałem, że to będzie jedno, a niestety są dwa elementy. No i mamy pasek przygotowany. Takie paski z białym brzuszkiem, że tak powiem. To białe, to jasne, to jest warstwa teflonu. Chodzi o to, żeby pasek precyzyjniej, że tak powiem, układał się na tych kołach, tak? Czemu nie wymieniam pompy wody ani rolek? Bo pasek tu był wymieniany, rozrząd kompletny, z tego, co klient mówi, 20 tysięcy kilometrów temu. No i tam mechanicy nie zobaczyli tego koła. A dlaczego się samo koło wysypało? A wysypało się dlatego, że było uszkodzone koło dwumasowe i ono uszkadzało to koło pasowe tutaj, co jest, z tłumikiem drgań. C
cały ten układ wpadał w wibracje, no i to doprowadziło do zerwania klina. Także ja montuję teraz rozrząd i... No i składamy to do kupy i zobaczymy, jak to będzie chodzić. Rozrząd mamy założony, napięty, poskręcany, tak jak widzicie go, tak do, no do tej górnej granicy, że tak powiem, dociągnąłem. O paskach wam mówiłem, tak, napisami do siebie. Tutaj chodzi głównie o estetykę wykonania w większości pasków, ja wam o tym też mówiłem. Nie ma wiele pasków takich, że musicie w konkretnym kierunku zakładać, bo takie też są, ale akurat w tym przypadku tego nie ma. Tutaj chodzi stricte o estetykę wykonania tego układu. No i teraz tak. Nie bardzo mamy jak pokręcić tym układem. Ja bym zresztą nie chciał nim kręcić, bo to kółko jest tak pasowane, że jak ja to zacznę kręcić tak jak jest, to ono nabierze mikroluzów, a później to będzie tylko gorzej i gorzej. Skręcimy osłonę dolną rozrządu. Skręcimy sobie koło pasowe. Tak jak ma być, z taką siłą, jak być powinno dokręcone. Obrócimy sobie dwa razy wałem korbowym. No i powinno być dobrze, tak? Będziemy palić, zobaczymy, czy przestał klepać. W mojej opinii powinien przestać klepać, bo ja z klientem rozmawiałem jeszcze. I mówi, że on najmocniej klepał, jak zjeżdżał z góry, hamował silnikiem. No to daje jasne światło na to, co tu się działo tak naprawdę, tak? Przestawiał się rozrząd tu na klinie i odrobinkę, no i zaczął klepać wtedy, tak? Klin był na pewno nie na miejscu, bo czyli to koło względem wału było na pewno przesunięte, bo no bo jak wyciągnąłem, to widziałem, że cały ten układ jest przekoszony delikatnie. Dobra, zakładam koło i tą osłonę i będziemy testować dalej. We'll be right back.
No i chwila prawdy. Rozrząd złożony, koło dokręcone. Idziemy palić. No i tak jak widzieliście, objawy wskazywały na wałek rozrządu. Okazało się, że to klin na kole, także właściciel będzie zadowolony. Ja też jestem zadowolony, bo mam mniej roboty. Także wszyscy zadowoleni, składamy auto do kupy. No i mamy craftera zrobionego. Tak jak słyszycie, teraz te 5 garków chodzi tak jak chodzić powinno, miękko, cicho. Odpowietrzamy teraz z właścicielem układ wspomagania kierownicy, bo była chłodnica rozpinana, gdzieś tam troszeczkę powietrza się dostało. Także tyle, no tyle jeśli chodzi o craftera. Tak jak mogliście zobaczyć, takie są czasami skutki niewymieniania kół. No ale udało się, tak? Na szczęście bezkosztowo. Tutaj mogło się skończyć pogięciem zaworów, ale na szczęście się udało. Także tyle. Subskrybujcie, zostawiajcie łapki. Dzięki w ogóle jeszcze raz, że jest was tyle. I do zobaczenia w następnym odcinku.